Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na challenge'u do 2700, a może i trochę więcej. Gram na 3 minuty, czyli Blica 2578, aktualny ranking. No i próbujemy ten ranking zrobić jeszcze wyższy. Więc gramy tutaj partię aktualnie z mistrzem FIDE 2660, czeskomowym rankingiem. No i tyle. Próbujemy. Będę pewnie troszkę mniej mówił, żeby się bardziej skupić na ruchach, bo to różnie bywa u mnie i z czasem, i z mówieniem. Tutaj na D5 zbijamy sobie od razu. Ok. Możliwe, że będzie przepchanie. Zawsze zagram tutaj. O, teraz zagram tutaj. Po wybiciu zawsze mogę zbić tym. Nawet w sumie pionkiem też nie jest najgorzej. Bo skoczek... Ale nie, skoczek nie wejdzie, zbijam skoczkiem, bo skoczek nie może być powiązany póki co. Dobra, i ten pionek może być słabością. Hetman A4, Hetman E2. Okej, wieża tutaj zagrała. Bardziej mi się Hetman E2 podoba z uwagi na to, że końcem wrócę i będę próbował Hetmanem tam uderzać. Gdzie on chce wejść? Nie wiem, ale gram tak. Tutaj póki co się broni. Skoczek F5 teraz może fajnie zagrać. Tutaj wybić będzie bardzo przyjemnie. Wieża C5, niech będzie skoczek F5 od razu. Czy goniec zagra tutaj? Skoczek zagrał tutaj. Mogę z szachem wybić tego świetnego gońca i w sumie mogę też zbić tu. Zachowajmy te gońce. Jednak. Ok, tutaj uderzamy. Posunięcie A5, w sumie nie wiem po co. Spróbujemy tak. Skoczek, no co, na razie tam nie ma żadnego oczywiście mata. Właśnie on tutaj coś próbuje mnie poszukiwać. Wybicie tu, pionek wybije. Para gońców może się rozbrykać, mam nadzieję. Niech będzie tak. Jak on wymieni, bo goniec pilnuje hetmana, więc może on sobie wybić na C1. Nie chce. A to bardzo ciekawe. Ja zbiję tego hetmana. Dam szach. I tak. Zajęte linie. Lufcik by się przydał. Dobra, to musimy wymienić. Okej. Okay. Zrobimy lufcik. Wysoki. Tutaj. I teraz na te same gońce będziemy grać. Skoczek wejdzie, będzie niebezpieczny. Trzeba go dziabnąć. I wieża gdzieś aktywność musi złapać. Ten pionek. Tutaj te pionki. On to niby wszystko trzyma. Dobra, G3. Ten goniec teraz muszę go przestawić. Długa droga przed nim. Niech będzie tak. Tutaj coś będzie próbował wymieniać. No właśnie, może tak zagrać. Żeby zagrać tu i nie wpuścić wieży na D2. Końcówka ważna. Tutaj on mi zbije tego. Tak. Bicie chyba końcem do wieżówki, nie do końca, trzeba zbić pionkiem. Wieża jak wejdzie tu, czy on mnie będzie mocno straszył? O, teraz tutaj zagrajmy. Czy tutaj? Jak będzie tak, z tej strony spróbujemy. Może... O, teraz tutaj, czy wieża zagra tu? B4, król podejdzie, ja będę tutaj lepszy chyba. B4 i król ma podejście teraz szybkie. Tak, a tutaj zdążysz. Nie zagrałeś tam. Nie wpuszczę cię teraz i zdążę zagrać tutaj. Czy ja dobrze rozumuję? Czy jestem w stanie go tutaj wytempować? Tego nie wiem za bardzo. Gram tu, tego pionka atakuje. Czy mój goniec przejdzie? Czy ma możliwość? Jakąś ma. Tutaj. Aha. Nie wpuścisz mnie. Dobra, jeszcze raz. Idę tędy. Taki ruch. Jakby cię tutaj poszukiwać. O. 30 sekund, dobra, muszę coś grać.
Dziwnie zagrał, to biorę pionka. Dobra, mamy to. 2660 pokonany. Jest rewanż, jest rewanż. Spoko. Spróbujemy tak, trochę dziwacznie, trochę inaczej. Trochę inaczej niż zwykle. Spróbujemy tutaj jakoś poszaleć. Tutaj dziabniemy tego skoczka, żeby nie było problemów. Tutaj też dziabniemy, w sumie tutaj wisi, co? Niech będzie tak, bo jak zbijesz, to gram tu. Czy to jest na pewno dobre? Nie wiem, odejście, no ale próbujemy, po prostu próbujemy. Na 3 minuty, okej. Tutaj to samo, jak zagrasz, to wieża P8. Goniec na H3 sobie sprytnie pograł, muszę przyznać. Dobra, roszada. Teraz jakieś dziabnięcie tutaj trzeba zrobić. Dobra, koniec F6, niech będzie. Aha, tutaj masz ruch. Tego, zapomniałem o tym. O tej taktyce. Koniec A3. Nie zauważył. Znaczy, no tak, pewnie nie zauważył. Wieża E8 w takim układzie. No teraz zagrałeś tutaj, teraz. Tak, muszę uciekać. Kurczę, teraz ma to bicie takie proste. Ale może ja tam walnę? Trochę zaryzykuję, czy to się tutaj uda. No nie wiem, gram na razie tak. No nie chcę piona brać. Trzeba będzie chyba się przestawić skoczkiem. Tam będziesz chciał grać hetmanem. Dobra, widzę to. Nie będzie tak. G6. Hetman. Tutaj, tutaj. Dziwne, bo mógł hetmanem i tutaj uderzyć. On też w takim razie nie widzi wielu rzeczy. Tak samo jak ja. Kusi mnie jakieś poświęcenie na D4, coś w tym stylu. Chociaż odsłonię teraz króla, może po prostu grać po ludzku, skoczek D5. Trochę wyżej przestawić hetmana, tu próbujesz mnie zażyć, tak? No próbujesz. A tutaj wejdziesz, to są też niebezpieczne rzeczy. Dobra, niech będzie tak. Zejdziemy po prostu z tego związania. Tu się otworzy kolejna linia. Jak tak, to jeszcze tu. Dobra, musimy grać chyba tak. Czasu coraz mniej. Dobra, tu zbijam, bo hetman zawsze broni. No i można przejść w zasadzie do końcówki. Zbijesz na F6, zbijam hetmanem, tam atakuje. Przepchanie. O, tego się nie spodziewałem. Niech będzie tak, jak przepchali, to zawsze goniec F6 z powrotem. Albo nawet taki ruch. Ale raczej przepchanie. Tu atakujesz. No dobra, bronię po prostu. Odpieram twój prosty atak. Skoczek na E6 to tu walniesz, więc skoczek na razie broni pionka. Może wieżę uruchomić, wejść tu na przykład. Okej, okay, tak się też dzieje. Jak zagrasz tu, to chyba plasnę. Jak tak, to chyba tak po prostu. Jak tu, to tu. Tu się trzyma. On próbuje mnie tutaj wyprowadzić w pole zdecydowanie. Może tu.
Kurczę, jednak tutaj chyba ucieknę. Przytrzymam tego pionka, bo jak hetman zagrałby tutaj, zawsze mam taką możliwość w razie czego, ale też taką. Nie, co ja gadam w ogóle? Hetman nie może tutaj, przecież wieża jest. Okej. Okay. Strzałka. Tutaj strzałka. Tutaj mam taki ruch i będę groził matem. Tutaj on zbije tu. Podejdę, będę bronić. Dobra, idziemy na końcówkę. Grożę matem. Jeżeli zbije tu, to mat. Taki niezauważalny trochę, no ale się udało. Spróbuję rewanż i szukam kolejnego gracza. 2597. Przechodzimy do ważnej granicy, 2600. Też mam takie ustawienia zrobione, że gram minimum z zawodnikiem o minus 25 oczek niższym od mojego aktualnego, więc szukam sobie zawodnika albo lepszego ode mnie zdecydowanie rankingowo, albo tylko minimalnie 25 niżej, bo takie są ustawienia na czeskomie. No więc spokojnie sobie teraz czekam. Przeciwnika. I lecimy. No tak jak zacząłem serię, to do 2700 to muszę ją skończyć. W sumie jestem ciekawy, ile bym maksymalnie wyciągnął w takich partiach. Na pewno to zależy od predyspozycji, wypoczęcia. No na pewno, to są ważne kwestie, jeśli chodzi o mnie. No w sumie nie wiem, nigdy nie próbowałem robić jak najwyższego rankingu w blicu na czeską. Nie było to dla mnie jakimś priorytetem czy wyznacznikiem. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. No ale teraz challenge to challenge. Arcymistrz. Nie kojarzę szczerze mówiąc, ale partia z arcymistrzem to już jest coś. I gonię C7, taki ruch kiedyś widziałem fajny. No dobra, tak. Spróbujemy zamieszać. Co, hetman, goniec? D6 i tak muszę zagrać. Tutaj trzeba bronić. Chodzi o to, że wymiana tego gońca jest całkiem okej. Okay. Pozwolę mu też skoczkiem wybić. Wybił gońca. I ja też nie mam problemów jakichś z rozwojem figur zwyczajnie. Więc po prostu sobie tutaj w ten sposób będziemy rozwijać figury. Spróbuję C5, żeby zagrać tak. Tu mi atakujesz, tu chcesz wejść. Jest to logiczne. Muszę tak chyba osłabić troszkę króla. Tu będzie bicie. Dobra, bronimy. Jakieś H4 to tu, zamykamy pozę, tak będziesz grał, co nie? No będziesz tak grał, wyprowadzam. I tutaj grozi skoczek D5, więc... Ojej, tu nie mogę. Jak zagram tu, chyba się władowałem w pułapkę. Ewentualnie wybić. Dobra, muszę chyba oddać hetmana za dwie figury. Ale on może zbić tu. Aj. Arcymistrz to arcymistrz, ale będę miał taką opcję jakąś ciekawą. Tu wybijesz. Aha, wieża mi jeszcze wisi. Tu. Czy ja tam coś znajdę? Tam wybicie. Nic nie będzie tutaj. A niech pomyśli. Możliwe, że to przegrywa, ale jednak zaufał. Zaufał. I muszę uciekać. Jest figura mniej. Jest źle. Czy hetman D4 działa u niego? No bo wymiana u niego będzie dobra. Tu muszę wybić. Hetman tu, hetman C3. Tego też nie widziałem. Ale tam jakieś opcje są. Wyciągnięcie króla. Kurczę, to jest dobre zagranie z jego strony. Mhm. No tak. Tu koniec
zagra. Chciałbym tak. Dobra, wyprowadzam figurę. Bez wyprowadzenia figur mam jeszcze mniejsze szanse na cokolwiek. Czy to w ogóle jest ciężko, ale spróbuję teraz. A jakbym tego pionka docisnął tutaj, to w ogóle byłaby bajka. Ale to będzie piekielnie trudne. Taki ruch. Tak, spróbujemy. Tu coś da? Nie wiem. Tu? 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 E3 mam jeszcze na szczęście. Okej. Spróbujemy tędy coś zrobić, tylko jeszcze nie wiem co. Ale ten pionek przynajmniej nie pójdzie do góry. Takie zagranie, no nie wiem. Czy mi tutaj coś to daje? Spróbujemy na pionka po prostu zagrać. Czy on G3 zagra? Nie, tutaj. Okej. A tak? Tu i tu? Może się pojawi szansa. Jakakolwiek... No i nie wiem w sumie, co to za poza. Na pewno białe mają raczej wygraną. Ale czy to jest takie już proste do końca? To nie wiem. Niech będzie tutaj. To... A, tu młynek się zaczyna robić. Upsa. A, przegrywam, no bo on ma tutaj ruch. Dobra. A, chciał w inny sposób. Co? Mógł wygrać już. Nie widział. Będzie taki dziki ruch. Taki dziki ruch, coś tam. Mało czasu mam. A, to jest ten ból. O, dziabnie szpiona, wiem. Mało czasu, mało czasu. Grozi mat, widzę to. Właśnie. A, tu i tak jest pad. Okej, dobra. Spróbujemy rewanż. Tutaj bez tej figury to tam miałem małe szanse. Nie chcesz rewanżu? Panie arcymistrzu. No szkoda. Szukamy przeciwnika dalej, nie jest źle. O, jest rewanż, wspaniale. Bardzo się cieszę, teraz spróbuję się mocno skupić tutaj. GM-y to mają tutaj dobre, rozpracowane warianty. Hetman C2. Dobra, dziab. Tak. Tak, mogę też tutaj spróbować wejść. D5 od razu pewnie zagrasz. No zagrasz, no co masz nie zagrać. Taki ruch też jest ciekawy, bo jak bicie to tu, tu, tu. No dużo taktyki też, na skoczek zbiję. Niech będzie skoczek. Aha, bicie tu, tu. Tam jeszcze będę miał dziobnięcie. No. Tu wleciałeś. Dobra, biję. Po prostu uciekam hetmanem na... Hetmanem nawet zbiłeś. To ciekawe, to wymienię te hetmany i wieża D1, ten pionek nie może być zbity, mam E3. No jest u mnie trochę ciaśniej, nie powiem, że nie, ale czy tu jest już tak źle? Tak, zagrajmy. No tak, ten goniec ma problem, ewidentnie. Wieża na C2, tu bicie, no właśnie. A tak? Tak mogę przecież jeszcze. A nie, nie do końca mogę, bo wybije mi tutaj dziabnie. Mogę tak go poszukiwać, że nie może zbić pionka, bo wracam. No to, ale on to widzi. Dobra, skosiłeś mi pionka. Tak po prostu. Tak po prostu skosiłeś mi pionka i dobrze zrobiłeś. Tutaj próbuję wejść tam. Szukam no, aktywności. Tutaj nie ma wyjścia. Król D7 chyba jest dobry. Będę musiał zagrać tak, on tutaj. No właśnie. Wieża D1 wtedy. Też nic nie mam. Też nic nie mam w tej pozycji. No i wymienię te gońce i tyle.
taki ruch. Tak, znowu bez pionka będę latał. A, wieżówka. Dobra, wieża nie weszła. Tak, B5 pilnuje. Tu nie może, bo wieża B5 szach. No walczy o remis. Zdecydowanie walczy o remis. Teraz pionki będą jakoś zasuwać u niego zapewne. Tak nie może, bo też mam fajnego szacha. Tutaj zagram, bo jak tak, to bicie, bicie, mam szacha i biorę tego. Więc on nie może sobie na to pozwolić. Dokładnie. Jak zagram tak, to on mi tam pójdzie. Aha. Dobra, lecimy jakoś pionkiem na H4. Pewnie H5, no tak, po arcymistrzowsku. Tego pionka, tak, tak. Jakieś takie tutaj. Aha, bicie, bicie tu. Tu i tu. Dobra, biorę pionka. Ale tu jest ruch dobry, jesteś arcymistrzu. Dobry jesteś, niestety. Tu grasz co? Aj, tu i tak mam problem. Tu. Mam przegraną. Ten pionek ucieka. Jeszcze raz bym chętnie zagrał z GM-em. Oj, szkoda, że go nie ma. No dobra, jeszcze przyjdzie pora. Mistrz krajowy, 2607. Każda figura musi grać. Wieża C8. Grozi bicie. Tutaj teraz atakujemy. A to nie mogę tak? Aha, tutaj jest skoczek. Skoczek by w las, nie mogłem tam zagrać. Bym wybił, to byłaby zwykła wymiana. Ale on tego nie widzi, no to teraz atakuje. Aha, jest jeszcze taki ruch. Tutaj bicie, bicie. Hetman odejdzie, mam ruch B5 chyba. Tym zbiłeś? Ciekawe. A jak tutaj, to tutaj. Aha, obroniłeś. Tam mogę wziąć. On tutaj. Nie no. Według mnie takie zagranie może być dla niego, ale zagrał. Okej. Okay. Lecimy. Taki ruch jest też, nie? Niestety tu będziesz atakował. To po prostu obronię. Szach. Jeśli tu, dobra, tak, po prostu bronię, możesz tak, ale to już wtedy wieża to bardziej pilnuje. Okej. Dlaczego nie wziąć kolejnego łypionka? Mogę zbić, wieża zbije, tu zagram. Spróbujmy tak. Więcej wymian. Taki ruch, wrócę. Lecimy pionami do góry. Tu się nastawiasz, rozumiem. Spróbujemy tam cię atakować. Wieża pewnie wróci. Ale szach. Okej. Szacha damy. Tutaj oczywiście jest z odsłony. Muszę dać jakiegoś znowu szacha.
Tutaj. Tak. I tu pionek jest za szybki. Ale mogę straszyć też takim ruchem. Tak, dobra. Straszymy matem. Skoczek tu. No on musi chyba więcej liczyć. A, skoczek ładnie się tutaj obronił. Mam na szczęście jakiegoś takiego szacha. Wie, że będzie musiała uciec. Tutaj i tutaj chyba. Niestety atak mi nie wyszedł. Tu mam na szczęście szach. Tak, jak tu, to tu. O kurczę, jaka skomplikowana pozycja. No idę tu, żeby król miał furtkę. Coś mi wymieniać. No dobra, kolejny szach. Po prostu tu, tutaj, to tutaj. Ojejku, tego nie widziałem. No dobra. Jeszcze masz sporo czasu, co? No masz. Skoczek tu nie może, kurczę. Też nie jest dobrze. No tu nie może. Ja królowi nie mogę białemu nic zrobić za bardzo. To jest takie deprymujące. No, takie było moje ryzyko. Aj, tu podstawiłem, dobra. Niestety. Były wygrane, teraz przegrane. Tak to jest. Spróbujemy ostro i zdecydowanie. Hetman, goniec B4, hetman C1. Chodzi o to, że jak tak zagra, to mogę zbić, żeby wieża była broniona. Tak, tutaj chcę tego odbić. Goniec E6, skoczek D2, chcę po prostu pionka wziąć. Nie pozwalasz. No dobra, muszę zagrać rozwojowo goniec E2. Zobaczyć, co się wydarzy dalej. Roszada. Skoczek tutaj. Może A5 nawet. Wygląda ciekawie. Ale nie, to można po prostu chyba przytrzymać. Już tutaj napierałbym na to. Dobra, niech będzie. Jak tak, to się może gdzieś tutaj taktycznie coś fajnie uda. Zobaczcie, nawet nie zbił, bał się. To o czymś też świadczy. Wieża A4. No teraz jak zbijesz, możesz teraz, to ja wtedy tutaj walnę. Tu i tu. Zbiłeś tym. Fiu, 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 fiu. Aha, B5 jest. Dobra, pionek. Muszę wrócić. No dobra. Pionki są złączone, no coś za coś. No gram tak, skoczek na B6 nie pójdzie, mam tu fajne pole. Goniec F3, koncepcja się troszkę zmienia. F3, tutaj będzie wjazd. A, chcesz mi tu wymienić. No dobra, muszę. Mądrze zagrał, mądrze. Co? Zbiję. Nie wiem, tak, pilnuję tego pola. Wieża E8, zbiłeś. Dobra, skoczek nie wejdzie na E4. Spoko. Król, wieża G1. No jest pionek mniej, ale jest tak, myślę, że ciekawie. No co, tutaj, żeby wieża już grała, bo tutaj ten pionek będzie męczony zapewne. Hetman E2.
Coś w tym stylu F4, na F4 trzeba uważać. Tak, przetniemy drogę, niech tam pionek sobie leci dalej, no hetman tu. Tak, tutaj zawsze wymiana jest możliwa, ale nie chcę wymiany zaraz, a mogłem tam zagrać, zdobyć się jakość, co nie? Tak nie zagrałem. Tak, jeżeli tu, to tu. To jest prowokacja też czysta. Spróbujemy tutaj, prymitywnie. Ale się broni. Jakby tak zagrać. Spróbujemy, tak? Może. Aha, skoczek ma wejście. Próbujesz dać mi mata. Się chyba odsłoniłem za bardzo. Skoczek wchodzi. Tak, na szczęście chyba mogę. Tu nie możesz, bo bije hetman broni na H2, więc chyba się udało nieco obronić. Wyjdziesz tu, ja tu, tu. Tu i nie możesz zbić, bo tam jest mat. Skoczek E5 też będzie miał fajną zasłonę w razie czego, chyba że tu zagrasz. Możliwe, że dziabnę tu. No tutaj zasłonka jest. Teraz już jest fajnie. I nawet chyba taki ruch. Tutaj spróbujemy już dać mata na G8. Co tutaj działa? Tak, jeżeli tak, to co? Taki ruch mam. Dobra, coś tam się widziało w tej partii na szczęście, ale tak było. Było różnie, bywałoby, mogłoby być różnie. O tym. C3, to jest misklik, miało być C4. Wezmę już tego pionka, spróbuję go pobronić zwyczajnie. Tak po prostu. Wiem. Tak. Niech będzie. Kto ma lepszą pozycję? No wyprowadzam. Skoczek na E4, hetman C2, no to są to proste rzeczy. Ale hetman F6 może, tak. Tutaj. To nie są proste rzeczy. Czyżbym tracił tu materiał? Bynajmniej. Irytujące jest to, że w taki prosty sposób podstawiam materiał. Ale czuję, że już jest tak ciutkę lepiej niż w poprzednich odcinkach, chociaż tutaj jest strasznie źle. Jest to pozycja kompletnie przegrana. Jeszcze tak. No jest to bardzo źle. Właśnie pionka mnie atakujesz w prosty sposób. Nie ma co zbierać. No dobra, ale walczymy. No tak. Tu spróbujemy? Bo jak tak, to tak. No nie ukrywam, ale remis będzie mnie tu zadowalał bardzo. Tak, bo zagrasz tu, ja tu.
Ha, tutaj, tutaj, tutaj i lipa, tu. Fuh, będzie ciężko. Ha, tak, ale to też nic nie da. Ale sobie to wymyślił ładnie. Rozumiem, że remisu nie będzie. Ojej, aż taka miazga. Podstawiłem motyw. No, nieważne, to już była i tak przegrana. Okej. Próbujemy. Znowu tak drepczę w miejscu. Chcę zagrać G4. To zagram. I H5. Żeby skoczek miał swobodę. Dobra, możesz bić. W ogóle taki ruch jest ciekawy, wymuszający G3. Znaczy hetman może odejść, może to nie jest wymuszający aż tak. No bronimy. Tu wchodzisz, jasne. No to lecimy po pionka. I tutaj. Coś za coś zawsze jest w pozycjach. No wezmę tego piona, wezmę. Po prostu go wezmę tak zwyczajnie, tak po prostu. No wejdziesz. A nawet tutaj spoko. No tak muszę. Możliwe, że C5 zaraz zagram. Tak, bo tu mam możliwość jakąś próby wymiany. Jak tutaj, to nie weźmiesz mi pionka, więc spoko też będzie. Tam pionek wzięty. Jakiś taki ruch. Myślę, że jest dobrze. Znaczy tak, możesz mi wymienić i zbić po prostu, nie? Tak się pewnie też stanie. Płakać nie będę z tego powodu. C6 będzie trzeba zagrać. Trzeba będzie, czy nie trzeba? Bardzo mnie zaskoczył. Wymieniam. Wchodzę następnym. Okej. Gram. Pionek więcej. Tym wybiję. Wzmocniony goniec. Pionek wzmocniony. H4. To się broni. Fajnie. Wszyscy zadowoleni. No pionka bronię. To coś się gość pomylił tutaj. Tak sobie król w centrum fajnie stoi. H4. Niech się boi. Tak. Tak. Lecimy z tematem. Tutaj grozi. No i co? Dziabniesz? Tutaj? Tutaj. Pionki robią karierę. Zbiłeś. Tym zbić? Czy tym zbić? O, to jest pytanie. No chyba tym. Tutaj, żeby wieżę zająć. Już miał tutaj opcję, dobra, no to po prostu tak, żeby bronić pionka na H2, bo skoczek zagra na F1. Król będzie miał tutaj, o, król teraz ma tutaj fajny wjazd. To tak. Też jest możliwe, bo jak zagram tu. Tak, spróbuję zagrać po prostu. Tak, to chyba będzie najprostszy plan, żeby zrobić centrum. Ojej, podwaliłem. Nie mogę wybić, ale co, tak. Wrócisz. Kurczę, podstawiłem motyw. No dobra, muszę to wybić. Nie wiem, czy to też nie działa od razu, ale może nie. Może po prostu tak. Król wejdzie, o, tutaj. Chyba też będzie ok. A biorąc pod uwagę, że ja mam prawie 2 minuty, on już
Kończy tutaj mu się czas. Ale sprytnie. Muszę przyznać. Bardzo sprytnie gra. Aha, idę tu. Idę aż tak. Dobra, król zrobił robotę. Fajnie, szukam rewanżu. 2591. No kurczę, muszę te 2600 w końcu przełamać. Potem już będzie z górki, co nie? Szukam jeszcze kolejnego przeciwnika. Dobra, 2682. Świetnie. Lecimy. D5. Ok, cały czas zobaczcie, te warianty wchodzą. Tutaj hetmanem teraz przypilnujemy. A zagramy A6. B5. Dlaczego by nie? Dlaczego by nie skoczkiem? Ulepszona francuska. Spoko. E6. Tak się spróbuję wpakować. No i gram. Ta wymiana byłaby dla mnie ekstra, bo tu się otwiera. Niech będzie... Nie no, skoczkiem trzeba wyjść. Myślę, że po debiucie jest fantastycznie. Żeby 8, bicie, bicie. Skoczek też tu będzie miał dobrą opcję. Tak, on kombinuje, więc gramy tak, nie wpuszczamy gońca. Tutaj wieża broni tego układu. No dobra, naturalnie najpierw wyprowadźmy gońca. I mogę sobie nawet na to pozwolić, tylko ja chyba nie chcę go wymieniać. Skoczek tam dobrze stoi. W ogóle C3 przegrywa, bo chyba tu mam. Okej, okay, hetman. Jak tego pionka dorwać się do tego pionka? Spróbujemy osłabić wolną linię. Co, skoczek zagra tu, zawsze mam tutaj, tu pionek też wisi. Okej. Okay. Myślę, że teraz on się próbuje porozwiązywać. Myślę, że teraz tak zagram. Po prostu tu zwiążę gościa. Okej. Okay. I teraz tak. Może hetmanem tu. Długa droga, bo chcę coś w tym stylu zrobić. Albo tak i tak. Hetman wchodzi do akcji. Tego pionka chcę dziabnąć. Idę tak. Z planem takim. Zbiłeś. Dobra, bo jak zbiję tym, to mi tak zagrasz. Zbijam tym. Okej. Okay. Związanie tutaj działa. C3 nie można. Ale już jest plan hetman A2. Chociaż nie, to też nie działa. Tak, uciekaj wieżo. Idę tu. Teraz jak skoczek tutaj. Wypicie, wypicie. Czy ja coś tam będę miał więcej? Tak, bo pionek będzie wisiał. Tak, zagrasz. Spróbujemy tego pionka podważyć. Wieża pewnie wróci. Nie, koniec. Okay. Może H4. Jeżeli tak... Aha, to nie mam tu bicia. Dobrze, to wtedy wybicie, wybicie, goniec E4. To też ma sens. Zbijesz mi tu. Wiem o tym. No i teraz C3 będziesz mógł zagrać. No możesz, możesz tak. Tu z obroną taki ruch trzeba będzie wrzucić. Właśnie. Tak, tu i tu jeszcze będzie opcja. Hetman C2 na tego pionka. To muszę tak pobronić. I zagrać tu. Kurczę, ładnie się tutaj mi wykaraskał stąd. Muszę chyba w ogóle tak. Tu mi zbijesz, zagrasz F4 pewnie. Ale mam szybki taki ruch. Wymiana wież. Nie, tu gramy. Tu gramy. Tak, tak. Aha. Aha. Spróbuję te hetmany wymienić teraz. Może się nie udać. Podstawił. Podstawił hetmana. Dobra, to już tak mogę nawet.
Tak po prostu podstawił. Tutaj chyba mat będzie za chwilę. Do mata grał. Jest 2601, no spróbuję rewanż mimo wszystko jeszcze. Jest rewanż. Ale muszę przyznać, że w tej pozycji, którą ustawił, to tak ładnie próbował z tego nawet wyjść. I to było ciekawe. Ja gram E4. Tutaj pewnie to jest niepoprawne, takie moje wymysły ciekawe, znaczy ciekawe dla mnie. Lubię sobie tak pokombinować po prostu w partiach i będę to robił. Tak, zagram, tu chcę zbić. Tu gram. Tak, tak, tak. Skoczek B3. A, roszady nie mam, ok. Można zrobić ją na raty. Gram tutaj, bronię. Tu będę chciał zaatakować. Czy koniec B4 będzie chciał na siłę? Może. Może tak, a może nie. Gram tu, bo groziło wzięcie. Tak i tak szybki. Musi tutaj być odwrót takie jakieś. H6? Dziwny ruch według mnie. Jakieś takie zagranie mi się tutaj bardzo podoba, tylko to chyba nic nie daje. Tutaj bronisz, co? Dobra, gram tak. Skoczka nie wpuszczam. Goniec to zawsze mam wieżę, ok. Wyprowadzam gońca. Zbić nie zbijesz, bo tu jest. No ale ten pionek jeszcze nie jest zrobiony. Nie jest wzięty. Będzie tak. Ok. Tak, tak i w sumie wrócę chyba. Nie widzę tu jakiejś ciekawszej opcji. Na czym on myśli tak długo? Wieża C8, trzeba wracam. Tutaj teraz chcesz zbić, dobra. Dobra, tak, bronię, zwyczajnie. C5 to tu, tak? Skoczek zawsze złapie placówkę. No H6, H3. Nie pozwolę ci tu wejść. No powrót gońca może na aktywną grę, a tutaj wleciałeś. I nie mam żadnej obrony. Dobra, na razie tak, na tego gońca. Złapał mnie tutaj na prostą sprawę. Tu. Bez jakości będzie ciężko tutaj tańczyć. Tutaj to mi wymienisz jeszcze gorzej. Kurczę, ale muszę chyba to zrobić, wiecie? Muszę. Bo to by mi bardzo wadziło. Coś tutaj poknociłem, ale przynajmniej zachowam pionka w takim wydaniu, co nie jest... A, nie zachowam pionka w tym wydaniu. Tak, no zbijesz mi tu, ja zbiję tam. Kopionka chyba nie obroni. Muszę tak. Skoczek zbije. Skoczek nie zbił, ale mam taki ruch teraz aktywny. Aktywny tutaj. Aha, wieża wróci. To za bardzo nieaktywny. Z powrotem. Aha, wymienisz mi. Tu i hetman da szacha. Tutaj jakieś opcje będą. Nie wymieniłeś? Bardzo się zdziwiłem. Teraz. Dobra, idziemy skoczkiem. Im mniej wymian, tym lepiej. Aha, tu dziabniesz też. Ale to już nie miałem tu chyba wyboru.
prostu odbiję to skoczkiem. O, liczę też na to, że... Aha, taki ruch miałem też. Kurczę. Tu, tu. Ojejku. Dobrze, 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 bo tam mam zagranie. Nie możesz wieża B4. Widełki. Aj. Właśnie. Wiedziałem, że coś tutaj nie pasuje. I co, dwie jakości mam w plecy? Niewiarygodne. No, bez dwóch jakości to już... Nie podziałam jak trzeba. Jeszcze mi ładnie zagrał tutaj. To nic nie da. Tu? Tu? Spróbuję, ale tu jest bicie, po prostu zbiję tu. Jakieś zdwojenie ma, zawsze ma tutaj wygraną. Ale... Spoko, tutaj, tutaj. A tutaj... Słona. Oj. Właśnie. Jeszcze próbuję gryźć. Ojejku, szach. Remis. Ho, ho! Dlaczego on nie szedł tam? Najdziwniejszy remis w ostatnich dniach, jaki tutaj uzyskałem. Oczywiście miałem kompletnie przegraną. Spróbuję jeszcze go zaprosić do jednej gierki. Odrzucił wyzwanie. Dobra, moi drodzy, 2600 przebite leciutko. Powoli do przodu. Zapraszam na kolejny odcinek już niebawem. Tym razem dziękuję. Cześć.